moim zawodem wyuczonym jest akustyka filmowa. W filmie zajmowałem się akustyką. No ale również, ponieważ miałem do czynienia z pięknymi aktorkami, aktorami i pięknymi scenami filmowymi, no jakoś nie mogłem się powstrzymać, żeby dla siebie po prostu utrwalać pewne rzeczy, dokumentować. Młoda Beata Tyszkiewicz, cudo zjawisko, no rewelacja, no jak nie fotografować? No przecież to naprawdę to byłoby grzechem, gdyby tego się nie utrwaliło. I cieszę się, że no w tym okresie świetności tych aktorów udało mi się utrwać. No oczywiście nie tylko byłem zauroczony pięknymi aktorkami, ale tutaj jak stary Łapa, czy stary Pilarski. No przecież to były takie twarze, że no nie można było tego nie utrwalić. Ten aparat format 6,6 jest 12 klatek. Nie to, co w tej chwili bezszmerowe aparaty i 1000 zdjęć można robić. Tutaj trzeba, w ogóle używając tego rodzaju aparatów, trzeba było być snajperem. Fotografowałem Artura Rubinsteina na próbie. Broń Boże, Artur Rubinstein nie mógł widzieć fotografa, a mowy nie ma o tym, żeby jakiś błysk, flesze czy coś takiego. Używając tego aparatu, o, naciskając spust, było słychać na cały teatr. Niedopuszczalne było, żeby jakiś dźwięk mistrz usłyszał. Dlatego jak ja się zorientowałem, że jest to takie głośne, to fotografowałem nie wtedy, kiedy chciałem, kiedy była najlepsza mimika mistrza, tylko wtedy, kiedy orkiestra grała forte. Jak podobno wyraził się sam mistrz, jest to jego najlepsze zdjęcie. Potwierdziła to pani Aniela Rubinstein i powiedziała: cholera, ja 30 lat fotografuję ojca i nie mam takiego portretu. I ryżowej mączki brakło także. Tak. To się także jutro kupi. Miarkuję coś, jakbyśmy lewą nóżką wyskoczyli z barłogu. Humorek nie bardzo będzie dziś dopisywał, co? Trudno, aby kogut w lisiej norze chichotał. Kogut? W lisiej norze. O, sankta pacjencja, dokądże tego będzie? Toż już 2 tygodnie, jak tu gościmy u pana Pruskiego z tak obligującymi dystynkcjami przyjmowani, adorowani, a pan Mowiński jako niedźwiedź wciąż pomrukuje. No mieszają się ci aktorzy filmowi, teatralni, ale z każdym jest właściwie miłe wspomnienie Róża Czaplewska. No nie mogę, o paniach nie mogę nic powiedzieć, bo nie brały udziału w spotkaniach towarzyskich. O właśnie, Ludwik Benoit. Ludwik Benoit i Sławek Foyt, niezapomnianej biesiadnicy. Dymek usiadł. Ja robię 3-4 zdjęcia, ale patrzę, nie wyciągnąłem blaszki. No mnie, no cholera, zabije mnie. No ale nie mówiąc mu nic, wyciągnąłem, zrobiłem jakieś 6 zdjęć, no oczywiście do portretu, ale przy okazji mam zdjęcia Dejmka, gdzie o dziwo nawet uśmiechnięty bez papierosa dał się sfotografować. Mój pierwszy dzień to nie był dniem fotografa, bo ja zostałem zaangażowany do teatru nowego Dejmka jako akustyk do sztuki Ciemności kryją ziemię. Jako że w tej sztuce bardzo ważną rolę odgrywał dźwięk.
ale był to dźwięk bardzo specyficzny, dostosowany oczywiście do formy i treści przedstawienia. Nie muzyka, a efekty dźwiękowe, o ile pamiętam, Schaeffera. Nic wspólnego z muzyką, na przykład zgrzyt zamykanych drzwi, jakieś kroki po płytach, można się domyśleć, kościół z pogłosem, coś takiego. Wrażenie było naprawdę niesamowite. Występujące postacie były habity czarno-białe na tle żelaznej kurtyny. Kurtyna żelazna to jest kurtyna przeciwpożarowa, w każdym teatrze stosowana. I na tle tej kurtyny były wyświetlane abstrakcyjne formy graficzne, ale również czarno-białe. Dlaczego na tle żelaznej kurtyny? Okazuje się, kiedy przystąpiono do prób na scenie, aktorzy są wszyscy, a kurtyna nie idzie do góry, żelazna, bo była spuszczona. Dejmek jak to Dejmek, puścił kilka słów. Dobra, robimy na tle żelaznej kurtyny. I tak to pozostało, ale nie sądzę, żeby to był przypadek. W każdym razie od tych pierwszych dni w teatrze zakochałem się absolutnie w teatrze, ale chyba w teatrze Dejmka. To nie jest naród serio, z którym dałoby się coś wspólnie zrobić. Jakże można z nimi wchodzić w jakąś konszachtę, jak ich można w ogóle szanować, kiedy ich się nikt nie boi? Nikt. Dla Polaków można mieć kompasję, panie ministrze, status, ale alianse należy sobie rezerwować dla innych. Minęło kilka, to znaczy było kilka premier. W każdym razie te ciemności, jak powiedziałem, później były jakieś inne przedstawienia, aż kiedyś zaproponowano mi, no bo zorientowałem, nie wiem, czy Dejmek widział zdjęcia, czy ktoś mu powiedział, że ja również fotografuję. Zaproponowano mi jakieś przedstawienie. Nie wiem, jakie to było pierwsze przedstawienie. W każdym razie, chyba to był Hamlet, ale pierwszy Hamlet nie w wykonaniu nie w reżyserii Dejmka. Fantastyczne przedstawienie, no zrobiłem. Dejmek był zadowolony. I później posypało się, jak były jakieś przedstawienia. Ja miałem czas, proponowano mi, no to fotografowałem. Nie tylko przedstawienia Dejmka, ale zawsze później, jak miałem przystąpić do jakiegoś przedstawienia, to miałem krótką czy dłuższą rozmowę z dyrektorem Dejmkiem. Jako że on nad każdym przedstawieniem czuwał. Mało tego powiem, że właściwie Dejmek uczył mnie fotografowania. Te krótkie jego uwagi były właśnie nauką. Ale były też również takie dłuższe monologi, bo zauważyłem, że Dejmek, no jak żaden inny reżyser, bardzo zwracał uwagę na fotografię. Mniejszą uwagę zwracał na technikę zdjęcia, a raczej na wyraz, nawet zdjęcie poruszone, ale w geście. Ja mu pokazałem, mówię, dyrektorze, ale to no niezbyt dobre, bo taki, a co mi to... ale ma wyraz. Mnie nie obchodzi technika. Dobrze, rób tak. Miał swoje zdanie, ale jeżeli ktoś był innego zdania i potrafił udowodnić, że dyrektor się myli, to proszę sobie wyobrazić, że dyrektor absolutnie, jeżeli rzeczywiście ta druga osoba miała rację, nie kwestionował. No, jako przykład dam taką historię. Dyrektor Dejmek był kiedyś w Berlinie, w Teatrze Brechta. Po powrocie, w jakiejś tak rozmowie luźnej, dyrektor Dejmek mówi, proszę pana, byłem w Teatrze Brechta
I tam on ma ciekawy sposób fotografowania. Ma 5 fotografów, którzy są umieszczeni w różnych miejscach widowni. I tych 5 fotografów fotografuje mu te same sceny. Co kilka sekund, powiedzmy, fotografują. Mnie to trochę uraziło. No i wyraziłem swoje zdanie. Mówię, panie dyrektorze, gdyby kilku reżyserów reżyserował, powiedzmy, Hamleta, czy pisało Potop, czy coś takiego, co by z tego wyszło? No, 5 różnych Hamletów. Chwila ciszy. No, posypały się tam jakieś miłe uchu słowa. I mówi, no tak, ma pan rację. Proszę robić tak, jak pan uważa. Nie, ja mówię, dyrektorze, jeżeli panu zależy na pewnej sekwencji z tej samej sceny pokazywanej, to nie ma problemu. Ja zrobię. Poza tym, no, chciałbym zwrócić uwagę, że widz na każdym miejscu na widowni inaczej widzi tę scenę. Także lepiej będzie pokazać ją z jednego miejsca. Przepraszam. No tylko, że nie wiem. No tak. O tym nawet nie wiedziałem, że dyrektor tak to będzie eksponował. Jest jedna scena, ciąg dalszy tej samej sceny, ciąg dalszy tej samej sceny, ciąg dalszy tej samej sceny. Prawda? Ja sądziłem, że to będzie jedna scena, wcale nie oglądałem tych albumów. I nawet no w tej chwili, że taki mały format, ale to chyba było specjalne życzenie, bo również to zdjęcie było w dużym formacie. To jest dla mnie w tej chwili zaskoczenie. I o dziwo, no zaskoczenie zaskoczeniem, ale nie pamiętam, że takie małe zdjęcia robiłem. No, ale również dokładna rejestracja, duże zdjęcia, prawda? Takie, jakie normalnie w gablotach były. Ale na przykład 3 siostry wręcz narysował mi sceny. Inspicjent był również poinformowany, jakie sceny mają być. To było bardzo zaskakujące. Żaden z reżyserów, żaden z dyrektorów nie zdobyłby się na taki wysiłek. Dyrektor przed premierą zaprosił mnie do gabinetu. Wchodzę tam na jego biurku. Rozstawione 6 czy 8 takich formatów A4. Mam tutaj te oryginały. O, to są oryginały Dejmkowskie, gdzie on wyrysował sam poszczególne sceny, umiejscowił poszczególnych aktorów. Mało tego, napisał poszczególne zdania wypowiadane przez aktorów, żeby w tym momencie zrobić. Było to dla mnie wręcz szokujące, bo no, jakoś ograniczał moją swobodę, ale na tyle znałem Dejmka, że absolutnie uświadomiłem sobie wtedy, jak bardzo mu na tym przedstawieniu zależy. Zawsze staram się jakość zdjęcia dostosować, żeby ono w miarę możliwości było reprezentatywne dla atmosfery tego, co się dzieje na scenie. Wierzę w Messenboyer. Wierzę w Santa Katego. Wierzę w Messenboyer. Wierzę w Santa Katego. Eminencjo, generalissimus,
że uzrosiłś już pater. Wierzę w Messenbury. Oj, nie. Proszę. No jest pewna, to co ja mówiłem, jest, wydawałoby się, pewna niekonsekwencja, bo dyrektor Dejmek wiele razy powtarzał, że zdjęcia niestatyczne robią, trzeba robić w ruchu i tak dalej. No i coś takiego mi oferował. No więc no byłem, byłem przerażony, jak to fotografować. Ale no zrobiłem, zresztą bardzo było to tak praktykowane, że ja robiłem kilka próbek na pierwszej czy drugiej generalnej i później pokazywałem Dejmkowi. To był dyrektor, który prawie na każdym przedstawieniu był, bez względu na to, czy to było jego przedstawienie, czy nie jego. Siedział w loży na górze, prawie zawsze był. Był, no właściwie, teatr był jego domem. To nie ulega wątpliwości. Od rana do późnej nocy. Różne zdania na temat reżyserii Dejmka, czy zwracania uwag. Ale sam pamiętam, no bo starałem się być na tych próbach generalnych. Dyrektor Dejmek nie pokazywał, jak ma grać aktor. Jak aktor się do niego zwracał, dyrektorze, jak to zrobić? Usłyszał odpowiedź, panie z aktorem, niech mi pan zaproponuje. Ma być taka postać. Czekam na propozycję. Prywatnie Dejmek był zupełnie inny. Mało tego, prywatnie nie rozmawiało się na tematy artystyczne. Właśnie, jedno takich spotkań, jedno z ostatnich, no powiedzmy nie ostatnich, ale prawie że ostatnich, to jest spotkanie u państwa Berów, gdzie jest dyrektor Dejmek, dyrektor Kłosiński i techniczny, no i ja. I to też świadczy, no wódeczka stoi na stole, element nieodłączny wszystkich spotkań. Ale nie znaczyło to, że to powodowało jakieś takie bardzo współfalanie czy zbliżanie. Trudno powiedzieć, ilu przyjaciół miał Dejmek. No na pewno tym przyjacielem był Kazio Mróz, ale to były przyjaźni z lat dziecięcych. I tylko te chyba dyrektor Dejmek akceptował. Była rodzina państwa Bobrowskich. Chirurg Bobrowski, Krystyna Bobrowska, kierownik literacki. Był to dom otwarty dla ludzi kultury. Również Rubinstein tam był przyjęty. I tam wszystkie przyjęcia aktorów teatrów jugosłowiańskich i innych, wielcy ludzie kultury, którzy przyjeżdżali, raczej teatru, nie filmu, spotykaliśmy się u państwa Bobrowskich. W pewnym momencie stałem się takim jakimś fotoreporterem Teatru Nowego. No przecież właśnie wyjazd był w 1958. I ja tam mam całą dokumentację tego wyjazdu. W Jugosławii. Dejmek kręci świniaka na rożnie. W ogóle przeżycia, przyjęcie w Skopie 100 metrów długości. Aktorzy jugosłowiańscy, polscy, oczywiście przed każdą rakija. Te uczty w Jugosławii to jest oddzielny problem, to jest coś wspaniałego. Efekt był taki, że Sławek Wojtnie wyszedł do drugiego aktu w przedstawienie w Belgradzie. Zasnął i nie mógł znaleźć drogi na scenę. A Dejmek siedział na widowni. Kurtyna idzie do połowy, do góry opada. Idzie do góry, opada. A drugi akt zaczynał się od tego, że na wielbłądzie siedzi Sławek Wojt, bo to był żywot Józefa. A wielbłąd jest prowadzony przez, no nie pamiętam w tej chwili.
I jak wybrnięto. Ten tekst, który Sławek miał mówić, mówił ten, który prowadził wielbłąda. Po roku 62, 3, no rzadko, bardzo rzadko fotografowałem. Znaczy później był taki okres, aha, ale to już jak zrezygnowałem z pracy w filmie, to fotografowałem w Teatrze Wielkim, gdzie też prawie 30 oper mam. Ale z Teatrem Nowym, no i później byli inni dyrektorzy, także już ten kontakt z teatrem jako takim był zerwany. Natomiast z dyrektorem Dejmkiem, no jeszcze spotykaliśmy się na prywatnych jakichś przyjęciach. Tutaj mam takie zdjęcie, które robił właśnie Kazio Mróz. Jedno już z ostatnich, bo no nie zrobiłem tego tu w gabinecie. Pani Plimkiewicz, bibliotekarka, dyrektor i ja. To było 2 miesiące przed odejściem dyrektora Dejmka. O lasce chodził. No niestety, przykre wydarzenie. Na 50-lecie teatru Dejmek przysłał mi na mój prywatny adres pewnego rodzaju podziękowanie, gdzie oczywiście parę słów prywatnych i jest jedno zdanie, które dla mnie jest relikwią, gdzie pisze: dziękuję panu za pana zdjęcia, które niejednokrotnie więcej mówił niż tysiące recenzji. Salę operacyjną, która sprosta wszelkim wymaganiom. I co z tym? Przekonanie szarmackich panów senatorów o rzetelności takowej aneksji. Trzeba by deklarować krociowy makrzyż z 1 000 000 talarów. Ile? Otóż to właśnie. Jaki śliczny niebieski domek. Różowy. Zielone okiennice. Niebieskie. Małżeństwo należy do tych samych kategorii, co kościół, tron i monarchia, do świata porządku. W stronie pastoi, ekscelencje. O żadnej eminencji. Brakło nam tu mówiliśmy lawendowej wody. Jutro się kupi w Berlinie. I ryżowej mączki brakło także. Tak. To się także jutro kupi.